Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry, Paweł Pawłowski, witam w Polskim Radiu 24, a moim gościem jest dzisiaj Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani poseł, 27 miliardów złotych trafiło do Polski z KPO. To sukces rządu Donalda Tuska? No, pamiętajmy, kto składał wniosek, to po pierwsze. A po drugie, ja tu dostrzegam dość zadziwiający zbieg czasowy. Tak? Jest to, wchodzimy już w tej chwili w kampanię do Parlamentu Europejskiego i nagle pojawia się zastrzyk finansowy, który ma podciągnąć notowania partii czy koalicji rządzącej. Czyli mówi pani, że to nie jest przypadek, ta data? No ale panie redaktorze, pan wierzy w takie przypadki akurat teraz, w tym momencie, na przededniu wyborów, bardzo istotnych z punktu widzenia i Donalda Tuska, ale całego układu, który będzie po wyborach w Parlamencie Europejskim. A wiemy, że nastroje generalnie nie są najlepsze, w związku z tym no, trudno nie doszukiwać się tutaj braku przypadku. Ale to dlaczego też PiS-owi nie udało się tych pieniędzy pozyskać? No właśnie, to też jest dobre pytanie, ale jakby bezpośrednio związane z tym, co już powiedziałam. No niestety elity europejskie, ja już nie mówię o sympatiach, bo sympatie można mieć różne, można kogoś lubić, można nie lubić, można z kimś się przyjaźnić. Niemniej jednak nie powinno to się przekładać na próby ingerencji w proces wyborczy i demokrację danego kraju, a przez wiele, wiele lat struktury europejskie, komisje, dyplomaci europejscy niejednokrotnie to robili. Pan redaktor doskonale o tym wie, nie ma sensu rozdrabniać tego, bo myślę, że słuchacze też doskonale wiedzą, dlaczego blokowano środki europejskie pod różnymi pretekstami w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czyli tu nie ma w ogóle fragmentarycznie żadnej winy Prawa i Sprawiedliwości. Ale jaka wina? Ale jaka wina? Nie rozumiem. Nie, dlatego pytam, czy tu jest, to nie ma absolutnie żadnej... Poza tym powtarzam raz jeszcze, wniosek złożony został jeszcze przez Mateusza Morawieckiego. A dodam, że Donald Tusk zapowiadał, że już na drugi dzień po wyborach, czy po objęciu funkcji premiera, te środki będą. No minęło ile? No prawie pół roku od wyborów. Także... Jeśli mówi pani, że jest to możliwa ingerencja w wybory, tak, w europejskie w Polsce, to przejdźmy w takim razie do tych wyborów i przedstawicielstwa Polski w Europie. Czy listy do Europarlamentu już gotowe w Prawie i Sprawiedliwości? Prawie, że gotowe. Z końcem tygodnia będą ogłoszone. My już przystępujemy do zbierania podpisów. Komitet jest zarejestrowany, także jesteśmy już gotowi do kampanii. Kampanii do Parlamentu Europejskiego. To może zdradzi pani, kto będzie lokomotywą wyborczą. Panie redaktorze, decyzję podejmuje Komitet Polityczny, najwyższe władze partii. Na pewno jeszcze na posiedzeniu będą dyskusje, więc proszę wybaczyć, ale... A były minister Waldemar Buda znajdzie się na listach? Panie redaktorze, decyzje będą podejmowane na najwyższych czynniku partyjnym i ja po prostu nie czuję się uprawniona, by w tej chwili na ten temat rozmawiać, już pomijając to, czy mam wiedzę, czy nie. To są poważne decyzje, zależy na tym. Ale ma pani wiedzę? Częściowo mam, bo do tych ścisłego kierownictwa partii należę, więc pewne dyskusje oczywiście już były. A jedyne, co mogę powiedzieć, to zależy nam na tym, by to były rzeczywiście silne listy, mocna reprezentacja i osoby, które będą... Mocne nazwiska, ale osoby, które będą godnie reprezentować Rzeczpospolitą. Jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza przekonać Polaków, że to właśnie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości powinni być tą najmocniejszą reprezentacją w Parlamencie Europejskim? Jesteśmy wiarygodną partią. Nie rzucamy obietnic po to, by stały się tylko obietnicami. Przypomnę, 100 obietnic na 100 dni niezrealizowane w 90 paru procentach Donald Tusk. Słynący z tego, że obiecuje i nie realizuje. Czyli w PiS-ie konkretnie obietnice. To w takim razie konkretnie. Konkretnie obietnice. Panie redaktorze, no, my walczymy o polskie interesy, o suwerenną Polskę właśnie w Europie.
I to jest część naszego programu. No. To jeśli chodzi w tej chwili o konkrety. Jednych z to jest jeden, tematów pewnie poruszonych będzie wiele, między innymi środki europejskie, ale te główne tematy, które nas dotyczą, Polaków dotyczą i będą ważne właśnie w tej kampanii i w tych wyborach, no to jest ten cały Zielony Ład chociażby, ale też i polityka migracyjna, czy raczej brak polityki migracyjnej w Unii Europejskiej, bo pakt przyjęty nie jest polityką migracyjną, jest tylko formą tak naprawdę z jednej strony zachęty do kolejnych przyjazdów dla migrantów, a z drugiej strony przymusu dla takich krajów jak Polska, bezpiecznych krajów, by podzieliły się, czy przyjęły to, co wcześniej pojawiło się problem. Co by zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, gdyby było u władzy w sprawie paktu migracyjnego? Ale panie redaktorze, nasza polityka w tym zakresie była zawsze konsekwentna. W 2015 roku powstrzymaliśmy te przymusowe kwoty, które próbowano nam narzucić, na które zgodził się rząd Platformy Obywatelskiej, wtedy Ewa Kopacz. Zaraz, ale dzisiaj Donald Tusk mówi, że z całą pewnością mechanizm relokacji albo płacenia nie będzie dotyczył Polski. Panie redaktorze, to przypomnę, że właśnie w 2015 roku nie kto inny jak Donald Tusk groził Polsce, która odmówiła przyjęcia tychże kwot, konsekwencjami finansowymi. On groził swojemu krajowi, że jeśli nie przyjmie, nie zgodzi się, nie przyjmie tego dyktatu europejskiego w tym zakresie, to będzie płacić karę. No więc to jest ciągle ten sam człowiek. A teraz zmienia się retoryka. Dlaczego? Bo są wybory. Po prostu. To tak jak się przed wyborami o pewnych rzeczach milczy, a potem się podwyższa wiek emerytalny. To też Donald Tusk swego czasu mówił, że nie wybiera się do Unii, do struktur europejskich, że dla niego wielkim zaszczytem jest funkcja premiera, po czym po prostu tę funkcję oddał pani Ewie Kopacz, a sam pojechał, więc to jest wiarygodność Donalda Tuska, więc ja uprzedzam moich rodaków, żeby nie wierzyli w te zapowiedzi, że jeśli nie powstrzymamy tego, jeśli wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, ale i w innych krajach również nie zmienią tego parlamentu, to w połowie roku możemy spodziewać się tych nielegalnych migrantów w Polsce. Ale to jest jeszcze dużo większy problem, bo to się zawsze odzywają środowiska, które walczą o prawa człowieka. No tak się składa, że ja też od lat zajmuję się prawami człowieka, odwiedzam uwięzionych w więzieniach. Pomagałam uchodźcom z różnych krajów, niejednokrotnie jeździłam w strefy konfliktu z pomocą humanitarną, więc no, nie można mi zarzucić, że jestem niewrażliwa na te tematy. I właśnie z tej wrażliwości troszczę się o to, jak ci nielegalni migranci w ramach przymusowej relokacji będą przywożeni do Polski. No bo, panie redaktorze, no wyobraźmy sobie, oni nie chcą tu przyjechać, oni chcą jechać do Niemiec, tak? No to wszyscy wiemy. No więc w jaki sposób zostaną przewiezieni do Polski? No wagonami? No, to pytanie, skratami? To pytanie już wyrzuceni zapewne nie do jakiegoś obozu z drutami kolczastymi, ale, chronionego? Pani poseł, oni nie będą propos chcieli uchodźców, tu zostać. A propos uchodźców. Jest jeden uchodźca z Prawa i Sprawiedliwości, który do PiSu chyba wraca. Jacek Kurski. Czy to jest człowiek, który będzie opowiadał za kampanię do Parlamentu Europejskiego? Nie wiem. Mówi się o tym, że możliwe, iż będzie z naszych list kandydował. No ale to mówi się. Ale był obok prezesa podczas wieczoru wyborczego. Stał za nim. No, to już coś znaczy. Stały tam bardzo różne osoby. No ale do tej pory Jacka Kurskiego nie było widać, a teraz wrócił. Jest blisko prezesa. Działaczami Prawa i Sprawiedliwości warszawskimi. Nie stałam na scenie. Nie dlatego, że nie było tam dla mnie miejsca. Tylko, że chciałam podziękować naszym działaczom za dobrą kampanię samorządową. Bo przecież to była dobra kampania samorządowa, merytoryczna. Z naszej strony jako jedyni zaprezentowaliśmy program w
tych wyborach samorządowych. Warto to podkreślać. Tu szczególnie program dla Warszawy. Po drugiej stronie była w tym zakresie pustka. No i wygraliśmy te wybory. Tak samo wygramy wybory do Parlamentu Europejskiego. Jestem o tym przekonana. Polacy w tej chwili już widzą, ja rozmawiając z ludźmi, rozdając ulotki naszych kandydatów, miałam częsty kontakt z mieszkańcami Warszawy, widzą, że podjęli złą decyzję. Podchodzili do mnie wielokrotnie ludzie, którzy głosowali na tą tak zwaną trzecią drogę i dopiero parę miesięcy po wyborach zorientowali się, że był to głos oddany na Donalda Tuska. Przychodzili ludzie, którzy głosowali, panie redaktorze, to ciekawe, głosowali na Platformę Obywatelską, ale przyszli na sesję Rady Warszawy i zobaczyli butę po drugiej stronie, butę i arogancję radnych Platformy, kiedy była przyjmowana uchwała o tak zwanej strefie czystego transportu. Uchwała nie konsultowana z mieszkańcami Warszawy, a uchwała, która bardzo mocno ograniczy możliwość poruszania się dla warszawiaków. To jakim cudem Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze? To jest zastanawiające. Panie redaktorze, zmienia się Warszawa, to prawda. Ja zawsze mówię w takich sytuacjach, kiedy rozmawiam z moimi koleżankami, kolegami, że może niedostatecznie przekonaliśmy, może nie dotarliśmy do wszystkich, ale trudno dotrzeć przy blokadzie w mediach. Ja jestem przekonana, że ten proces się dzieje. Rafał Trzaskowski po ponad pięciu latach swojej prezydentury w zasadzie utrzymał swój wynik. Nie powiększył tam 1% może. To, czyli jest stabilnie. Prawdopodobnie Warszawie jakąś się podoba. Natomiast pan, pani poseł... Panie redaktorze, to pokazuje, że popatrzmy na innych prezydentów miast, tak? Oni jednak, W dużych miastach na razie Prawo i Sprawiedliwość raczej średnio, jeśli chodzi o wybory samorządowe. Natomiast pani poseł, chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. Należy pani do parlamentarnego zespołu do spraw działań w zakresie proobronności i bezpieczeństwa. Kiedy ten zespół wreszcie się zbierze? No właśnie, rzeczywiście w poprzedniej kadencji założyłam ten zespół i zespół pracował bardzo ambitnie. W tej kadencji nie udało nam się podjąć jeszcze działalności. To kiedy? No mam nadzieję, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego, kiedy już będzie czas, kiedy już zejdziemy z czasów kampanii, to zespół będzie pracował, bo to jest potrzebne. My dajemy dobry przykład innym Polakom, że trzeba walczyć o swój kraj. A my musimy kończyć. Małgorzata Gosiewska. Prawo i Sprawiedliwość była gościem Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.